Konfa Glory Wall? To się jednak odbywa? Kurde, faktycznie jest. Film na kanale, link w opisie. Oj Wojtek. To był projekt! Projekt Oj Wojtka! Wszystko co widzisz w internecie jest manipulacji, który ta rzeczywistość... Wiedziałam, że to jest zbyt bez sensu, żeby było prawdziwe. Zaś ten Oj Wojtek. Zajebiste. Glory Hall jest bardzo znany. To dziurka w dupci? Nie, to jest dziura w ścianie, w którą wkładasz... No to śmieszne, jakbyśmy to nazwali w sumie Glory Wall. No ja mówię, że ta nazwa to była coś jakoś pod bejta, nie? Ta nazwa musiała być pod bejta, no to... Nikt, kto by zainwestował w to grube pieniądze, nie nazwałby tego Glory Wall. Trzeba bardzo uważać, że ktoś, kto już ma jakieś zasięgi, ktoś, kto jest znany, to jest zupełnie co innego niż te konta no-name'owe. Tak, dlatego ja dzisiaj puściłam tweeta, że fizjoterapia jest super. To jest rzetelna, sprawdzona informacja. Uwaga, w poniedziałek, krótki przerywnik, w poniedziałek byłam na siatkówce po nartach i dostałam taką piłę na wystawie. Mówię, muszę to zbić. Katarzyna, to jest twój moment. Time to shine. Zrobiłam rozbieg niczym Tomek Fornar. Ręce do tyłu. Wyskakuję do góry. Jestem w idealnym miejscu, nie? Zbijam tą piłkę. Zdobyłam punkt. Tłum szaleje. Dawaj, salam aleikum. Dawaj, zajebał na robotu pora. Ty ci jebanusy spisz. Ale tak coś, mówię, kurczę, coś mnie poszczykło w kręgosłupku. Nie te lata już, wiecie. I tak mówię, a dobra, to pewnie się przeprostowałam, po prostu zaraz przejdzie. Ale tak, cały poniedziałek nie przeszło, cały wtorek nie przeszło, cały środę nie przeszło. I dzisiaj miałam trening, no nie? No i mój trener jest też fizjoterapeutą. Jak przychodzę do niego i mówię, tak, Kamil, zanim zaczniemy morderczy trening, to musisz mi coś zrobić z pleckami, bo umieram, nie? No i się okazało, że dzisiaj zamiast treningu, to miałam samą fizjoterapię. Na sam koniec, żeby mnie dobić, miałam wbijane takie gwoździe w plecy. Wypełniły się słowa pisma. Szczerze, bolało. Ale pomogło. Ale normalnie gwoździe, takie długie, ostre gwoździe mi wbiją tutaj w lędźwia tak na tym. Wie ja pierdol, ja tam krzyczałam, on mówi, jeszcze przez 10 minut nikt nie przyjdzie, nikt ci tu nie pomoże. Mówię, ja pierdol, umieram. Ja się darłam tam normalnie. No i to jest legalne, tak? I jeszcze ja za to płaciłam. Tą taką maszynką, co tak rozbija mięśnie, co jest taka kulka, co was napierdala tak szybko, no nie? To mi tak po kręgosłupie jeździł całym, żeby mi te plecy wyprostować. A potem miałam elektrody podpięte do pleców i on puszczał prąd. Normalnie mi się tak prostowały plecy. I prostowały mi się plecy, tak od prądu. I tak 15 minut musiałam leżeć. Dziwne. Pokażę wam. Przed tą fizjoterapią tyle się mogłam schylić. W sensie tu już mnie tak bolało, że już się nie mogłam schylić. O ja pierdolę! A teraz się mogę schylić tyle. Dotykam stópek, więc powiem wam, że gwoździe w plecy bolesne, ale działa. Mamy zakręcone frytaski. Za to kocham zimę. Ja? Chyba k***wa ty. No szybko! Gówno! Zjemy sobie maczka. Bardzo ważne. Wszystko co widzisz w internecie jest manipulacją. Oglądasz tańczącego chipsa, oj Wojtek ci mówi, że wszystko co widzisz w internecie to jest nieprawda. Kurwa, to tylko ziemniak. Słuchałam jak Gangamurunowi mówili, że trzecia rzesza jest nielegalna i że druga rzesza jest właściwą rzeszą i mamy jakiegoś innego prezydenta i trzeba mieć swoją legitymację. Jaka kurwa rzesza? Ups, w sensie trzecia Rzeczpospolita. O to mi chodziło. Oj, no bo... Ojejciu, no... Mało spałam dzisiaj, dobra? Ale ten Tusk to jednak Niemiec, tak? No nie. Dobra, a teraz tak. Co jeżeli to my jesteśmy zmanipulowani, a oni mówią prawdę? Wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Brałeś kiedyś taki scenariusz pod uwagę? Bo ty jesteś pewien, że oni się mylą, tak samo jak oni są pewni, że my się mylimy. O czym ty teraz mówisz? O tym, czy TVP jest rzetelnym źródłem informacji. Ja na przykład uważam, że nie. Że TVP nie jest rzetelnym źródłem informacji. A oni, którzy stoją tam pod siedzibą TVP i protestują, żeby im kochanego prezesa telewizji nie wywalali, no to oni mówią, że TVP nie jest zmanipulowane. A czy TVN to rzetelne źródło informacji według ciebie? Nie. Ja nie oglądam telewizji. Powiedz coś mądrego, Kasiu kochana, bo nie wiem. Z tą telewizją to jest trochę jak z tymi kolorami. Każdy widzi trochę co innego. To było coś mądrego. Zostawiam was z tym przemyśleniem na dziś. Filozofujcie. Nie no, ale telewizor sam w sobie fajnie jest mieć. Tylko taki duży ekran, się fajnie na nim film ogląda. To nie chodzi o daltonizm, ciabulata. Nie chce mi się znowu prowadzić dyskusję na temat kolorów. No nie no. Chodzi o to, że każdy troszeczkę inaczej widzi kolory. Skąd wiesz? Bo jest niemożliwe, żebyśmy widzieli tak samo. Tak, tylko ja się zastanawiam, czy ta warstwa świata, którą ja widzę, to jest ta prawdziwa. Ona jest prawdziwa dla mnie. Moje poglądy są dla mnie prawdziwe. Ale czy tak
rzeczywiście to wygląda. Gdyby zedrzeć tą powłokę tego, na co ja patrzę i tego, na co mam wyrobione zdanie i spojrzeć na to całkowicie obiektywnie, czy przyznałabym to samo? Ile trzeba mieć IQ? Ja bym powiedziała, że 3 IQ i wnioskuję dzięki temu, że ty masz 2. Sorry, trochę mnie poniosło. Dobra, ale powiem wam, możecie mnie wziąć za wariatkę, chorą psychicznie, akustyczną, mój mnie to. Powiem wam, co sobie właśnie wyobrażam w głowie. Wyobrażam sobie w głowie, że jest glob i to jest ten glob, no nie? To jest glob. I ten glob jest tą kuleczką. I teraz to, na co ja patrzę i wyrabiam sobie zdanie, jakbym sobie patrzyła na ten świat, ja nakładam na ten świat w mojej głowie taką pierzynkę moich opinii, przekonań, moich doświadczeń i nakładam sobie taką pierzynkę na to. Chciałabym zobaczyć świat bez tej pierzynki. No ja tak czuję, że wy mnie nie rozumiecie. Czyli twierdzisz, że płaskoziemcy mają rację? Nie! A może! Ciekawe, czy się kiedyś tego dowiemy. Ale by było fajnie. To trochę jak taki serial, który oglądasz, jesteś gdzieś tam uczestnikiem, a na końcu czeka taki plot twist, tylko nie wiadomo, czy go obejrzymy. Zjadłam tylko frytki z maka, no przestańcie już! Dobra, oglądamy głupotki. Nie jesteście gotowi na poważne, dorosłe dyskusje. Natalia Janoszek jest biedną, zaatakowaną przez wszystkich dziewczyną. Bardzo ciężko jej się żyło i miała różne bardzo złe myśli w związku z tym. Chodzi na terapię i życzy dobrym ludziom, żeby o siebie walczyli. A przez takich ludzi, reszta ludzi bagatelizuje w bardzo łatwy sposób choroby psychiczne. Jeżeli ktoś używa tej karty, terapia, karty myśl samobójcza, do takiego manipulowania, gdzieś wybielania swojego wizerunku. To udar! Ja z tego nie korzystam! I jeszcze, nie może mnie za to wyzywać do oktagonu ani niczego takiego, możemy się powyzywać w internecie, ale nie może mnie zrobić, bo jestem po udarze, więc mam kartę udar, więc nara. W racjonalny sposób argumentuję, dlaczego nie mogę czegoś wykonać. Mierzy mi z ryja? Patrzą za was. A, wyczuwasz pewnie mięsko i cebulkę po tym burgerze. Dokument, na bazie którego swoich udziałów pozbył się Michał Baron, podpisany miał zostać kilka dni później. W związku z tym KRS jeszcze go nie przed... Tak, KRS generalnie... Jedną rzecz wam zabawną powiem. KRS to jest takie dziwne coś. Takie dziwna instytucja, która działa jak taka typowa pani z urzędu, tylko że jest przygłucha, półślepa i nie ma rąk. Tak działa KRS. My nazwaliśmy spółkę Influence That Matters Spółka ZO. Przy czym nasz inwestor w jednym paragrafie aktu notarialnego zmienił Influence That Matters przez przypadek na skrótową nazwę ITM. I czajcie, że my w kwietniu założyliśmy spółkę, w kwietniu też podpisywaliśmy jeden akt notarialny, byliśmy zarejestrowani jako Influence That Matters, potem przez to, że w tym akcie w jednym miejscu było ITM, zmienili nam w KRS-ie nazwę na ITM i potem przez 4 miesiące odczekaliśmy i odkręcaliśmy nazwę z ITM na Influence That Matters. No, ja mówię, to dziś na PKP mi wyskakuje ITM zamiast Influence That Matters, no to może jeszcze nie odkręciliśmy do końca. No cóż, biurokracja i wszystkie te formalne rzeczy związane z prowadzeniem spółki, to jest taki absurd, jebany. To jest taki absurd. Jak możemy zobaczyć na screenie, na którym Mikołaj pokazał całą historię zarobków ze swojego kanału, wygenerował on 1 620 000 złotych przychodów. Ja za 27, ja no mam 130 tysięcy. Dużo mało? Chyba mało. A jak to jest w tym przeliczeniu na ten, na 1000 wyświetleń, nie? Czyli 128,048 podzielić na 27,200. 4,70 groszy mam. Short, rób dłuższe odcinki. Musimy więcej zarabiać. A i tak, nie wiem, faktycznie ten grudzień jest jakiś pojebany. Patrzcie to. Short, zarządzam, że odcinki mają trwać minimum 15 minut. O, shit. To co wrzucić, żeby wypełnić, to już nie mój problem. I tu jest 15 koła za 1,5 miliona wyświetleń. $10? No! Naprawdę potrzebowałeś do tego kalkulatora? O! Teraz jak widzę to działanie, to już nie. Zdygnął ci kutas? Kurwa, Short, co ty wrzucasz? Co to kurwa? Jest. Ja mu mówiłam, że możemy lekko zmienić miniaturki, ale to nie o to mi chodziło. On jest nienormalny. Ja czytam to, co wysyłacie mi w DM-ach na Instagramie. Nie odpisuję zawsze, albo wcale, ale czytam często. I widzę, że pisze do mnie jakiś chłop. No, coś tam, jesteś paskudna, coś tam, nie? I tak scrollowałam do góry jego wcześniejsze komentarze w moją stronę i wszystkie były wyzywające. Pisze tylko, no ta firma upadnie, bo jesteś tam ty. Coś tam pisze, że ten kot ma
jebane, bo taka właścicielka to dramat. Na wszystko, co mógł, wyzywa mnie po prostu. Mówię tak, ten człowiek poświęca mi w swoim życiu bardzo dużo uwagi. Jedyne, co pisze, to negatywne komentarze. Ja najczęściej, co robię z takimi ludźmi, to ich blokuję, po prostu. Kliknę, blokuj, nie widzę typa więcej w życiu nigdy, nie? Ale mówię tak, ale po co on to robi? Co mu to daje? Dlaczego on to robi? I mi napisałam, a czemu ty tak piszesz? Jestem w sumie ciekawa. A on mi napisał tak, żeby się wyżyć, żeby trochę żółci z ciebie wyrzucić, trochę z zazdrości o twoje życie. W sumie to nie myślałem, że to czytasz. Tak myślałem, że rzucam to po prostu w eter. I że teraz, jak w sumie opisałeś to trochę mi głupio i zdaję sobie sprawę, że nie powinienem tak pisać. No to nieźle. I wydaje mi się, że to może być dosyć popularny case, że ktoś pisze, czy na komentarz na Twitterze, komentarz pod filmem na YouTubie, czy do mnie na DM-ie, myśląc, że ja tego nie przeczytam. Nigdy to do mnie nie dotrze, że nie ruszy mnie to w jakiś sposób. Dla nich to jest jakieś miejsce takiego wyrzucenia z siebie jakiejś takiej złości, zazdrości, zawiści, żółci, wewnętrznych jakichś takich, co trzymasz w sobie. Ale po drugiej stronie jest człowiek, który to czyta. Ja chcę być dla was na przykład taką bezpieczną przestrzenią, takim miejscem, gdzie możemy sobie pogadać, gdzie możemy powiedzieć, co nas męczy i tak dalej, ale ja nie jestem koszem na wasze negatywne emocje. Nie jestem śmietniczkiem na hejty i na żółć waszą internetową. To też czyta człowiek. Pamiętajcie o tym, jak jesteście w internecie, że po drugiej stronie jest po prostu człowiek. Nasrałbym ci na wycieraczkę i po chuja się produkuję. Ale jesteś osobą publiczną i zawsze będziesz tym koszem dla niektórych. Właśnie niektórzy postrzegają osoby publiczne albo influencerów, albo wiecie, osoby jakokolwiek znane, jako trochę inny gatunek ludzia niż ty jesteś. Że oddzielacie się, że oni są jakoś daleko od was. Że jest między wami jakaś taka granica i można sobie im nawrzucać, a co ich to tam obchodzi, pewnie każdy ich hejtuje. A to trochę tak kurwa nie wygląda. Niektórzy kreują się na ludzi, co to ja nie jestem, prawda? Still kurwa, jedzą, śpią i srają tak samo jak wy. Nie różnimy się za bardzo. Ale to tylko osoby niedojrzałe lub głupie tak mogą myśleć. Powiem ci, że ja czasami sprawdzam profile osób, które do mnie piszą. I te miłe rzeczy, i te niemiłe rzeczy. Jest dużo osób starszych, które piszą do mnie w sposób niemiły. Wręcz powiedziałabym, że hejt. I to nie jest tylko domena młodych, rozwydrzonych dzieci, ale ogólnie osobników ludzi w internecie, bym powiedziała. Ja bym chciałabym naprawdę zrobić takie jeden na jeden z hejterem. Nie pozwolę na obrażanie mojej rodziny. Prawie 10 miesięcy, żeby znaleźć Maxa, skierować pozew do sądu. Żeby ktoś, kto życzy mi śmierci, wyzywa mnie, jaka jestem brzydka, komentuje jakby wiecie wszystko, po prostu mnie wyzywa za sam fakt mojego istnienia i musi to uzewnętrznić, przyszedł i jakby podyskutował ze mną na ten temat. Dlaczego? Nie, Karioner to mnie nie lubi, dlatego że jestem samicą. To ja już wiem dlaczego. Chcesz się bawić psychologa? Nie, wiesz co? Po prostu mnie to intryguje. Dlaczego człowiek ma taką potrzebę, żeby wyzywać w internecie drugiego człowieka? Nie powiem, bo czasami jak czytam niektóre wpisy albo widzę niektóre story ludzi na Instagramie, czy widzę wpisy na Twitterze, to też mam czasami takie, jak można być takim debilem? Nie mam poczucia, chęci takiego czegoś, żeby iść i te osoby nawyzywać, na czym świat stoi. Nie znam tego uczucia po prostu. I zastanawiam się, czym musi się kierować człowiek, który to robi. Dlaczego ktoś przychodzi i jego pierwszą wiadomością u mnie na czacie jest ty kurwo jebana, obyś tam, nie wiem, se nogę zwichła. Dlaczego? Bo to trolle. Jest to satysfakcjonujące. W jaki sposób jest to satysfakcjonujące? To wynika z różnicy zdań. Co, ja mam zdanie, że powinnam mieć nieskręconą nogę, a on ma zdanie, że powinnam mieć skręconą nogę i na tym polega nasza różnica zdań? Co byście wskazali jako najczęstszą przyczynę? Jakieś własne kompleksy, zazdrość, potrzeba atencji. Chyba wszystko razem, co? Myślę, że w ten sposób cię testują, sprawdzając, jaką masz silną psychikę. Akurat na słabego nie trafiłam, mam dosyć dobrą psychikę. Ja nie mogę streamować w takich warunkach. Hemet, no rusz dupę. Ja nie chcę z tym robalem siedzieć. Dawam się ze mną pożegnać, jak coś. Będę sobie nie da się chyba tak funkcjonować, żeby cię to nie ruszyło nigdy. Zresztą masz takie, Jezu, za czemu on tak do mnie mówi? Niezrozumienie, dysonans lekki. Na przykład, ja wiem, że nie jestem kurwą. Nie jestem prostytutką, nie jestem osobą oddającą się za pieniądze cielesnym uciechom. Nic takim, nie? Skąd się to trollowanie w człowieku bierze? Masz ochotę, o, idę sobie dzisiaj pozwyzywać do internetu, ale se potroluję. Coś musi w tobie być, wiesz, w głowie. Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że siedzi jeden dzieciaczek i siedzi drugi dzieciaczek, klikają sobie na mój stream i mówią, ej, napisz jej coś! I napiszą, dupa! I jest hi przed komputerem, nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację. Ale jak siedzi, wiecie, jeden osobnik w domu, jest jeden
człowiek siedzi i ma potrzebę zwyzywania kogoś w internecie, to musi się skądś brać, wiecie, w głowie. Zazdrość, samotność, nie ma przyjaciół, frustracja życiowa. Jak tak teraz o tym gadamy, to zaczęło mi być szkoda hejterów. W sensie, ktoś musi aż do tego stopnia uzewnętrznić się w internecie i przekazać tą swoją złą energię, bo sobie trochę z nią nie radzi, nie? Ludzie myślą, że internet daje im anonimowość. No, i dlatego się zastanawiałam, czy nie zrobić tak, że jeżeli ktoś, wiecie, zwyzywa mnie, będzie mi życzył śmierci i tak dalej, kogoś z DM-ów, nie wiem, zgarnę losowo z Instagrama, bo tam tak piszą, pójść na policję, zgłosić to, żeby go znaleźli i powiedzieć mu tak, masz dwie opcje. Albo się pozywamy i bawimy się w sąd, albo się konfrontujemy jeden na jeden na streamie i robimy ci, kurwa, wiesz, psychologiczną gadkę na streamie i będziesz mi tłumaczył, dlaczego tak gadasz. Będzie miał dwie opcje, albo pójdzie siedzieć, kurwa. Albo te. Policja cię wyśmieje? Nie, Almetta. To wydaje mi się, że już troszeczkę nie te czasy. Niektórych anonimowość w internecie kończy się na tym, że mają podłączonego na przykład swojego Facebooka do Instagrama i znalezienie ich i ich rodziców nie stanowi dla mnie problemu dłuższego niż na 3 minutki roboty. Więc ja tam widzę tych wszystkich Maciusiów 12, co się produkują. I oni to dopiero myślą, że są tacy sprytni anonimowi, bo sobie dali Instagram na przykład na prywatny, ale nie wiedzą, że w opisie mają swoje imię, nazwisko, nie? Także pozdro, detektywi, tak też. Co? Myślałeś, że zapomniałem złożyć ci życzeń bożonarodzeniowych? Otóż nie. Wesołych świąt. Tule i całuję. Kocham papa.